Cześć! Z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W tym filmie przedstawię Wam według wielu osób najbrzydszego Solarisa w historii. Autobus, o którym większość z Was zapewne nie słyszała, a ma za sobą bardzo ciekawą historię. Autobus ten pokazuje, jakie były początki Solarisa oraz fakt, że podejmowali się oni tak naprawdę wszelkich możliwych zleceń, aby po prostu nabrać doświadczenia i zaznaczyć swoją pozycję na rynku producentów autobusów. A Solaris Valetta, bo tak nazywa się właśnie ten autobus, był poniekąd przepustką do zagranicznych klientów i mimo, że było to stosunkowo ciężkie zlecenie, którego nikt nie chciał się podjąć, to Solaris to jednak zrobił i stworzył autobus, który w końcowym efekcie wygląda bardziej jak podróbka Solarisa przez bardzo kontrowersyjny wygląd. Oczywiście kwestie estetyki są bardzo indywidualne i zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, gdzie możecie napisać, czy ten autobus Wam się po prostu podoba. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was na materiał. Koniecznie oglądajcie do końca, bo jest bardzo interesujący. Solaris jako nowicjusz na globalnym rynku przyjmował nietypowe zamówienia, które często były odrzucane przez uznanych producentów. Bo trzeba mieć na uwadze, że wtedy Solaris nie miał tak mocnej pozycji, jak ma aktualnie. Ta strategia okazała się być bardzo skuteczna w zdobywaniu nowych klientów, a przykładem tego było zamówienie na autobusy z Malty, o którym dziś Wam opowiem. Warto zaznaczyć, że maltańskie pojazdy poruszają się lewą stroną drogi oraz muszą spełniać specyficzne wymogi bezpieczeństwa i estetyki, różniące się od tych europejskich. Co jest kluczową sprawą na rynku autobusów, ponieważ zmiana położenia kierownicy i układu pojazdu jest bardzo problematyczna w produkcji i wymaga wprowadzenia wielu zmian, przez co więksi producenci nie chcieli się tego podejmować, bo ilość czasu, jaki musieliby poświęcić na przygotowanie linii montażowej i projektu, jest nieefektywny i w tym czasie więksi producenci mogą realizować lepsze zamówienia, a Solaris musiał od czegoś zaczynać. Głównymi kryteriami maltańskich przewoźników było poszukanie pojazdów ekonomicznych oraz łatwych w obsłudze i naprawie. Autobus dla Malty został zaprojektowany od podstaw przez biuro konstrukcyjne Solarisa. Miał wymiar 11 metrów oraz szerokość 2,5 metra i wysokość prawie 3 metrów. Z przodu na krótszym niż modelu Urbino 12 Zwisie zamontowano jednoskrzydłowe drzwi otwierane do środka. Pojazd posiadał bezstopniowe wejście i niską podłogę kończącą się między osiami. W tylnej części z prawej strony znajdowały się drzwi awaryjne. Silnik umieszczono z tyłu pojazdu, a był to model Iveco o pojemności 5,9 litra oraz mocy 239 koni mechanicznych, spełniający również normę Euro 3. Wnętrze autobusu wyposażono w indywidualne fotele po obu stronach oraz szafkę elektryczną za kabiną kierowcy nad prawym przednim nadkolem. Nadwozie autobusu znacząco różniło się od modelu Urbino, znany z polskich dróg. Charakterystyczne były cztery duże lampy i niezwykła szyba, której dolna krawędź ciągnęła się przez całą szerokość pojazdu na jednym poziomie, co stanowiło odejście od dotychczasowego wzornictwa Solarisa. I tutaj skupimy się na walorach estetycznych, bo według wielu osób był to najbrzydszy autobus Solarisa, jaki powstał w historii. I ciężko się tutaj nie kłócić, bo jego wersja na Malcie wyglądała, jakby ktoś chciał stworzyć po prostu podróbkę Solarisa i tylko dokleił logotyp. Na autobusie nie znalazły się żadne nawiązania do producenta, takim jakim był chociażby kultowy Jamnik. Ale też trzeba wziąć na poprawkę fakt, że firma zamawiająca niekoniecznie życzyła sobie, aby autobus nawiązywał do europejskich odpowiedników, a miał po prostu wpasować się w estetykę na Malcie. Prace nad modelami autobusów Urbino 11001, znane też jako Valetta, rozpoczęły się w 2002 roku. Wczesny 2003 rok przyniósł dostawę 3 egzemplarzy dla klienta z Malty. Nie nastąpiły dalsze zamówienia, ponieważ rząd Malty wycofał się z projektu modernizacji miejskiego taboru komunikacyjnego.
Jednak doświadczenie zdobyte podczas projektowania lokalnej wersji autobusu zostało ponownie wykorzystane przez fabrykę w 2007 roku, czyli 5 lat później, przy tworzeniu prototypu dla europejskich systemów komunikacji miejskiej. Prototyp ten wizualnie oczywiście przypominał maltański projekt, zwłaszcza w części przedniej, ale miał inny układ drzwi 1-2-0, które otwierały się na zewnątrz. W środku znajdowały się indywidualne fotele z wysokimi oparciami, rozmieszczone w dwóch rzędach po dwie sztuki. Jako nowość dodano wtedy stalowe ażurowe półki na bagaż podręczny umieszczone nad głowami pasażerów, a sam autobus napędzał już troszkę mocniejszy silnik Cummins o mocy 300 koni mechanicznych. Z powodu słabej sytuacji finansowej przewoźników międzymiastowych brakowało niestety zainteresowania tym modelem, co również doprowadziło do zaprzestania dalszych prac nad nim. Jedyny wyprodukowany prototyp został potem sprzedany prywatnej firmie komunikacyjnej. Nadwozie autobusu oparto na przestrzennej ramie podłużnicowo-kratownicowej. Szkieletem była konstrukcja z profili kwadratowych i prostokątnych, połączonych metodą spawania. Zewnętrzna powłoka pojazdu wykonana była z nierdzewnej blachy oraz tworzywa sztucznego. Z kolei szyby zostały wklejone bezpośrednio do nadwozia. Wnętrze ścian bocznych i sufitu obito laminowanymi płytami. Podłoga była pokryta wykładziną PVC. Fotele pasażerskie były indywidualne oraz nie miały możliwości regulacji. Autobus wyposażono w wentylację za pomocą wywieczników dachowych oraz przesuwnych okien w bocznych ścianach. Układ drzwi pasażerski to 1-0-0 z dodatkowymi drzwiami ewakuacyjnymi, co było wersją maltańską. Drzwi wykonano z profili aluminiowych otwierających się na zewnątrz i były sterowane pneumatycznie z miejsca kierowcy. Liczba miejsc siedzących różniła się w zależności od wersji, ale było to około 45 miejsc. Istniały również wersje, które miały 43 miejsca. Oczywiście do tego trzeba doliczyć miejsce dla kierowcy. Niestety, przez fakt, że był to bardzo niszowy autobus, ilość zdjęć w sieci jest mocno ograniczona. Nie wiadomo również, czy nadal znaleźć je można na Malcie, bo ostatnie zdjęcie, jakie udało mi się znaleźć, pochodzi z roku 2016, czyli 8 lat temu. Faktem jest to, że autobus ten mocno odbiegał od produkowanych wtedy modeli Solarisa. Tak mocno odbiegał, że w opinii wielu osób był najbrzydszym Solarisem w historii. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii, co wy o nim sądzicie. I na koniec, jako ciekawostkę mogę dodać, że autobus stworzony jako prototyp zmienił swoje barwy na kolor zielony i jeździł m.in. we Wrocławiu, Dąbrowej Górniczej czy Mysłowicach, gdzie był pojazdem do nauki jazdy. Jednak niestety swój żywot zakończył nieciekawie, ponieważ spłonął, a tutaj zamieszczam krótki fragment reportażu z roku 2020. Pożar autobusu w Mysłowicach, w którym na szczęście nie było pasażerów. Dzisiaj około godziny 13.30 na ulicy Brzezińskiej nagle zapalił się autobus. Jak się okazało, pojazd służył do nauki jazdy, w którym znajdowali się kursant i szkolącego kierowca, którym udało się uciec z wnętrza pojazdu. Przybyła na miejsce straż pożarna, w kilka minut ugasiła ogień. Pożar na moment utrudnił drogę tym, którzy podążali z Mysłowic do Imielina. Na razie przyczyny zdarzenia nie są znane. Sam projekt zapewne nie opłacił się specjalnie Solarisowi, natomiast otworzył mu drzwi na nowe kontakty i zlecenia, a był to okres, gdzie Solaris dopiero wchodził w świat producentów autobusów i musiał chwytać się wszystkiego, czego tylko mógł, aby zaznaczyć swoją pozycję w świecie producentów. I to już na tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam Was na pozostałe filmy na tym kanale. Dzięki, cześć!